Zapraszam. Katarzyna Bonda, dziennikarka i pisarka. Polska królowa kryminałów. Jej droga do sukcesu była pełna wyrzeczeń, co sprawiło, że dopięła swego. Czy czuła, że jest skazana na sukces? Dobry wieczór, Kasiu, Katarzyno. Kasiu, Katarzyno, Kasiu, dobry wieczór. Witam cię serdecznie, bardzo dziękuję, że znalazłaś czas, żeby nas zainspirować i przyszłaś. Cała przyjemność po mojej stronie, zaszczyt. Nie wiem, czy mogę kogokolwiek zainspirować, ale spróbuję. Lubisz Bonda? No jasne. To znaczy, nie mogę się zdecydować, czy wolę Craiga, czy Brosnana. A jak ty piszesz książki i zaczynasz je pisać, to wiesz, jak się skończą? No jasne. Okej. Okay. Znaczy, jakby, ja w ogóle nie wierzę w to, że można wymyślić jakikolwiek kryminał, intrygę, jeżeli nie wiesz, kto zabił. Okay. Musisz znać zagadkę okay. po to, żeby podrzucać czytelnikowi tropy. I to trochę przypomina taką rozgrywkę z czytelnikiem, on właściwie rozwiązuje tą zagadkę, więc ja najpierw muszę wykonać tą pracę analityczną, a sam zapis występuje dopiero na etapie, kiedy ja już wszystko wiem. Co tak w sumie najfajniejszego jest w byciu pisarką? Najfajniejszego to jest przekraczanie własnych granic. Aha. Znaczy ja to tak traktuję, bo to jest tak, że ja jestem z natury strasznym leniem. Potworny. Znaczy, mam takie etapy w pracy nad książką, że mogę spełniać to moje lenistwo stuprocentowo, czyli na przykład przez pół roku leżę. Okej. Z kocem na głowie, bo wymyślam opowieść i dopiero jak ją wymyślę, to wtedy mogę przystąpić do następnego etapu, czyli robienia takiego bardzo precyzyjnego planu i wtedy rzeczywiście każdy uwierzy, że ja pracuję. Natomiast jak leżysz, to nie bardzo. Znaczy robię sobie przerwę w leżeniu, obierając ziemniaki na przykład, albo lepiąc pierogi, chodząc z psem, takie zadania mam. I chodzi o to, że zajmujesz swój umysł czymś zupełnie mechanicznym, takim, który ci nie sprawia żadnej trudności, a jednocześnie twój mózg pracuje, bo książek nie wymyśla się na poziomie wydarzeniowym. To znaczy ja w ogóle nie lubię takich książek, które mają tylko i wyłącznie przebieg wydarzeń. Dla mnie ważne są znaczenia tych wydarzeń. To jest taka przestrzeń, która pozwala ci wpływać, kiedy możesz rzeczywiście poczuć się w jakimś tam stopniu demiurgiem tego świata, bo na innych poziomach to po prostu jesteś rzemieślnikiem. Ja się zachowuję jak dzięcioł, jak piszę. Po prostu piszę w kółko, stukam w klawiaturę i nie ma w tym nic romantycznego zupełnie. Boli cię koniec kręgosłupa, masz czapkę na głowie i dresik i nie masz sukieneczki, tylko po prostu masz luźniejszy strój. Piszę też w koszulach mojego ojca, był dosyć sporym facetem, więc po prostu tego już nie żyję, ale te koszule są moim takim amuletem i dają mi siłę, jak zakładam te. Niektóre mają już przetarte na kołnierzykach. Takie, ale nie mogę ich wyrzucić, tak samo jak moich okropnych papuci, w których piszę i po prostu nie wiem, co będzie, bo one się już rozpadają, już były zszywane przez krawcową i mam takie swoje dziwactwa. No. Nawet jak mówisz, nie piszesz, to pobudzasz wyobraźnię, jakby widzę cię w tym, muszę przyznać. Nikomu nie pozwalam się oglądać w takim stanie. Nie, bardzo ładnie wyglądasz nadal. Właśnie jesteś piękną kobietą, ale robisz wrażenie... Byłam, po 3 lata temu to jeszcze byłam, teraz to już widzę oznaki. Że to już to chyba się kończy niedługo. Proszę. Ale ja czekam na ten moment. Ja czekam na ten moment, dlatego że mam bardzo fajny zawód, najlepszy zawód na świecie. Ponieważ pisarz im starszy, tym lepszy. Ale zaczęłam o tym właśnie, że jesteś taką piękną kobietą, ale wyglądasz też na taką bardzo konkretną kobietę. Taką, że dokładnie odtąd dotąd wszystko wiadomo i ty wiesz. A jaka naprawdę jest królowa kryminałów, tak? Czyli dobrze? Właśnie taka jestem upiorna. Znaczy... Ja jestem analityczna i wierzę tylko i wyłącznie w chemię i matematykę. Wierzę w walkę i pracę i rzeczywiście taka jestem. Znaczy, to jest pewien kłopot. Długo nie mogłam tego zaakceptować w sobie. To chciałam być taka delikatna, eteryczna, mówić takim głosem innym niż mówię, okay. Takim po prostu być bardziej kobieca. I walczyłam z tym. I też no, po prostu to w pewnym momencie, na pewnym etapie zrozumiałam, że to był błąd, że nie można walczyć, że należy zaakceptować siebie taką, jaka jesteś i z tego płynie tylko i wyłącznie płyną same korzyści. To, że taka jestem, to też wynik takiej przestrzeni, w której żyłam, ten proces, który wykonałam, więc jakby to jest sytuacja taka, że ja dosyć wcześnie postanowiłam, że będę robiła to, co robiłam, czyli że byłam dziennikarką. Były czasy trudne, to znaczy ja pamiętam takie czasy, kiedy ja
kiedy ja już zarabiałam, już nie chciałam brać pieniędzy od rodziców, bo byłam dumna z siebie, że sama się utrzymuję, ale jak byłaś kiedykolwiek na wierszówce, to wiesz, jak to wygląda. No, w jednym miesiącu da się przeżyć, a w innym miesiącu jest ciężko. Więc były takie momenty, że na przykład żywiłam się samymi jabłkami. Pamiętam to. Oczywiście dzięki temu masz świetną figurę dosyć długo, ale to jest tak, że takie wyrzeczenia są dobre. Znaczy, myślę, że to też bardzo hartuje człowieka i późniejsze moje różnego typu doświadczenia też wskazują. Ja jestem w stanie przetrwać, jestem jak wąż. Jestem w stanie przetrwać po prostu zwinięta w kulę i poczekać, aż wyjdzie słońce. Więc jakby to jest tak, że myślę, że nic nie jest w stanie mnie teraz złamać. A to jest bardzo ważne, bo kiedy przychodzi do ciebie wielki sukces, taki, który po prostu sama nie, już tego nie ogarniam, to znaczy to po prostu dzieje się już niezależnie ode mnie, to bardzo łatwo jest popaść w samozachwyt i woda sodowa ci może uderzyć do głowy, wydaje ci się Bóg wie co, a ja pamiętam wszystkie momenty przejścia, więc jakby to, że się w pewnym momencie furtka transferowa otworzyła, to pięknie, natomiast jakby się nagle zamknęła, to ja i tak to przeczekam. Były czasy, kiedy wyprzedawałaś meble, garderobę po tak. to, żeby mieć na życie. I powiedz właśnie, czego cię to nauczyło? Tak ciebie jako człowieka, ciebie jako kobiety. To moje wyprzedawanie wynikało po prostu z takich bardzo prozaicznych względów. Mhm. Miałam kredyt na mieszkanie, jeszcze tak się złożyło, że mój związek się rozpadł, zostałam sama z dzieckiem. Czyli maksymalnie okropna sytuacja do tego, żeby jeszcze wpaść na genialny pomysł i kontynuować moje wariactwo, czyli pisanie książek. Mhm. I możesz podjąć masz do wyboru dwie decyzje, jeszcze możesz trzecią, czyli nic nie robić i pozostać bierna, ale wtedy to wiadomo, że los za ciebie zdecyduje, zginiesz. Czyli masz jedną opcję taką, że wracasz do pracy, do normalnej pracy, do czego namawiała mnie mama, która po prostu była przerażona, co ja wyprawiam. Masz przecież, Kasiu, taki dobry zawód. Cały czas do mnie dzwonili, żebym wróciła i myśleli, że już mi odbiło kompletnie, więc może jednak poszłam po rozum do głowy. Albo druga opcja, trzymać się tego, w co wierzysz. To, co sprawia ci satysfakcję, gdzie czujesz, że to jest ci bliskie, gdzie twój brzuch jest z tobą blisko. I ja w pewnym momencie się zaparłam i pomyślałam sobie, no na cholerę mi te kozaki, Fendi. Przecież one mi są niepotrzebne. Ten stół, mam drugi stół. To biurko, mogę pisać na biurku z Ikei. Kupiłam takie za 5 dych używane gdzieś w komisie, a swoje antyczne drogie, które kiedyś tam zainwestowałam w nie, wstawiłam do sprzedania. I jakby naprawdę, i kolejno, jak już jedną rzecz sprzedasz, następną, wstawiasz te meble, po prostu w pewnym momencie jakby z jednej strony to cię przeraża, ponieważ czujesz się jak wariat, jak ten bohater filmu Sugarman, który przy kozie skończył. Tak, tak, tak. Więc ja oczywiście miałam wizję, że ja na pewno tak skończę, będę miała kozę na środku mieszkania i węglem będę palić. Natomiast w jakimś tam stopniu jest to oczyszczające. Zawsze byłaś tak sprawczą kobietą? Znaczy zawsze byłam niesubordynowana i zawsze wiedziałam, czego chcę i byłam po prostu... Ja byłam okropnym dzieckiem dla rodziców, ponieważ ja narzucałam im moje zdanie i to jest straszne, ale ja zwykle mam rację. I to jest potworne, dlatego niektórzy ludzie mnie nie lubią, ponieważ ja po prostu przychodzę, analizuję sytuację, stawiam diagnozę i mówię, że to wygląda tak i tak, należy zrobić tak i tak. Czasem to są rzeczy bolesne, niekomfortowe. Prawda zwykle nie jest cudowna i lukrowana. Czasem trzeba zaakceptować swoje mankamenty i ja to się składam z samych wad właściwie, które przekułam na zalety oczywiście. Natomiast to jest tak, że to zawsze miałam. Natomiast nie zawsze byłam pewna siebie, byłam nieśmiała. Jakby to miałam problem dziewczyny z małego miasteczka, potwornie, nie umiałam się ubrać. W związku z tym to rodziło mnóstwo kompleksów. To nie jest tak, że od razu wyszłam i powiedziałam hello, ja tutaj wiem wszystko. Nie, wręcz przeciwnie. Znaczy zawsze byłam pokorna pod tym względem i zawsze się uczyłam. Zawsze trafiłam też na niesamowitych ludzi. To znaczy klucz jest taki, że ja słucham ludzi. Obserwuję ich, uwielbiam ich obserwować, podglądać. Uwielbiam kontakty z kobietami ze samą świadomością, na przykład dużo starszymi ode mnie, które można obserwować i które już mają wgląd w swoje życie,
które po prostu widzą twoją sytuację, jak ty jesteś, wydaje ci się, ty jesteś po prostu wokół cyklonu i wydaje ci się, że po prostu nie da się z tego wyjść, co to za sytuacja, a przychodzi taka kobieta, która jest od ciebie o 20-30 lat starsza i ona mówi, słuchaj, to w ogóle jest pikuś. Dlatego też piszę powieści kryminalne, bo dostrzegam w świecie te nieprawidłowości, te negatywne aspekty, które należy naprawić. Nie tworzę przestrzeni, które będą bajką, które będą lepsze aniżeli są. Gdybym miała wybierać jako gatunek, no to wybrałabym nie właśnie te, które ulepszają rzeczywistość, czyli na przykład, nie wiem, komedia, romans. Wybieram dramat, dlatego że no, jakby on pozwala mi pokazać no, diagnozę społeczną, pozwala mi wejść, pogrzebać w tych flakach i jakby pokazać, jeżeli chcesz pokazać dobro, musisz sięgnąć po zło. To jest twoja misja. Faktycznie jest tak, że ja zawsze byłam ideowa. Znaczy po prostu muszę w coś wierzyć. Jeżeli coś robię, to naprawdę w to wierzę. Myślę, że to jest podstawa też takiego poczucia, dobrego samopoczucia całe życie, dlatego że jak wchodzisz w to głęboko i naprawdę stuprocentowo wchodzisz i że jest ci to bliskie i dobrze się z tym czujesz i bezpiecznie się z tym czujesz, nawet jeżeli musisz pokonać jakieś przeszkody, to tak naprawdę masz jeszcze większą satysfakcję. A z drugiej strony ja wiem, czego nie chcę. Ja świadomie to komunikuję. I nie ma takiej sytuacji, że jesteś w stanie mnie zmusić do czegokolwiek, co nie jest dla mnie komfortowe. Ja wiele razy klękałam i zginałam kark. Na wiele rzeczy się zgadzałam. To się obracało przeciwko mnie. Podjęłam decyzję, że tak, dojdę do takiego momentu, że będę żyć z książek. Dojdę do tego momentu, że będę sprzedawała miliony egzemplarzy. Dojdę do tego momentu, że moje książki będą tłumaczone na bardzo wiele języków. Będą adaptacje, nikt nie będzie w stanie mi powiedzieć, że ta książka powinna być krótsza. Będę miała wpływ na to, jak wygląda okładka i dzisiaj to mam. A jakbyś miała napisać książkę o sobie, to jak byś ją nazwała? No i zamierzam pisać na razie takie książki. Myślę, że to przed śmiercią zrobię. Ale myślę, że pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, to są dwa słowa. Nie podam ci tytułu, ale to są dwa słowa klucze. To jest pokora i obowiązek. Dlatego, że czymś zupełnie innym jest posiadanie świadomości własnych zalet i komunikowanie tego światu i żądanie od rzeczywistości, żeby się dostosowała do ciebie. To jest coś zupełnie innego. A czymś zupełnie innym jest pokora wobec różnego typu porażek, ponieważ tak naprawdę tylko porażki nas uczą. Tylko wtedy możemy się rozwijać. A druga rzecz to obowiązek, ponieważ po pierwsze nic dobrego nie rodzi się z komfortu, a po drugie wszystko jest w procesie i nie ma niczego poza zmianami. I jakby ten obowiązek narzuca ci konieczność pójścia za tymi zmianami. Gdybyś miał się pobawić i przenieść się w czasie, jak będziesz już wiekową kobietą, taką jakbyś chciała, jeżeli chodzi czy o twój długo zawód, to nie, przestań. W bujanym fotelu z gromadką dzieci, wnuków i chciałabyś im dać jakąś dobrą radę, jak żyć, żeby nie żałować, to co byś im powiedziała? Żeby próbowali, żeby doświadczali, żeby nigdy się nie powstrzymywali. Lepiej już smerfnąć niż nie smerfnąć. Lepiej żałować tego, co się zrobiło, aniżeli myśleć o tym, nie zrobiłam tego i teraz będę całe życie grzeczna, dobra i poczciwa i korekt. Trzeba wchodzić w różne sytuacje, trzeba się sprawdzać. Właśnie różne sytuacje, nie można się zamykać w takim swoim modus operandi, gdzie po prostu tylko funkcjonujemy i chodzimy po tych dróżkach. Myślę, że nowe doświadczenia są kluczowe. Spotykanie ludzi i sprawdzanie ich. I każdy może cię uleczyć i każdy może cię zniszczyć, jeżeli mu na to pozwolisz, bo ja też wierzę, że jeżeli ty sama w sobie masz poczucie pewności, niepodległości, niezawisłości, to nikt ci nie jest w stanie dotknąć. Na koniec zawsze z moimi gośćmi się bawię w takie dokończenie zdań, dosłownie trzech, jeśli pozwolisz. Trzeba być błyskotliwym. No jesteś, spokojnie. Trzeba być tylko sobą. Gdy zamykam oczy? To śpię. Okej. Latem wieczorem? Cykady, dym papierosowy i gwiazdy i mój balkon. Czujesz, że naprawdę kocham? Moją córkę i parę jeszcze innych osób i kocham ten moment, kiedy kończę książkę, kiedy piszę to słówko koniec. Basiu, bardzo dziękuję za tą emocjonującą rozmowę. Jesteś naprawdę nieoczywistą
i piękną kobietą, i zewnętrznie, i wewnętrznie. Dziękuję za tą inspirację. Dziękuję, że byłaś z nami.